Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się dzisiaj na takim dosyć nietypowym ekranie, a konkretnie mówiąc na ekranie powitalnym Early Accessa Backpack Hero, czyli czegoś, co jeszcze zgodnie z moją wiedzą, moimi informacjami się nie zaczęło, ale jednak już jest, więc tak, nadal jako, powiedzmy, ten, który wsparł zbiórkę na Kickstarterze, mam do tego dostęp przedwcześnie, jej i w ogóle. I cóż... Dzisiejszy odcinek, prawdopodobnie co może niektórych zaskoczyć, będzie znowu miał numer 1. Gdyż jest to już Early Access, a nie Baker Beta, czy Backer Beta. Więc klikam Don. I witamy się już z bardziej znanym wszystkim menu głównym. Na którym spada milion przedmiotów, mam tutaj purse. I tak... Niektórych może zaskoczyć, co dzisiaj będzie, czemu w ogóle zastanawiać, co dzisiaj będzie, bardziej niż zaskoczyć. I tak, dzisiaj mógłbym jakiegoś custom game'a zrobić, czy coś. Tylko powiem szczerze, jakoś te tryby niestandardowe mnie póki co nie interesują aż tak bardzo. Przykładowo no standardowy, potem Classic Mafia, czyli to są dosłownie tam co z Mafia, tylko tutaj jakieś łatwe, tutaj nieskończony, ograniczony rozmiar plecaka. Z Canon. Czyli po prostu zawsze jeden punkt życia i wejść przeżyć, jakieś takie inne ciekawe rzeczy. To by mogło być ciekawe. To by mogło być naprawdę ciekawy tryb, jeśli już. No ale wracając. Pomijając takie rzeczy, co jakoś mi do tego wszystkiego nie ciągnie, wolę, że jest zwykły tryb, więc dlatego też zwykły tryb znowu. I dziś spotkamy się z Toteczem, Tote. Gdyż postać ta, zgodnie z tym, co pisali, ponad została zmieniona i... I tak. Nic nie mamy w plecaku. A tu jest jakiś inny... ustawień rzeźb. Jak z tego sobie zaczynamy teraz z szóstką innych, a żołądź na przyzwaniu 4 bloków jest odrzucony. 4 bloki jest odrzucony. Tutaj krótkowe ostrze na użyciu zadaje 7 obrażeń, na przywołaniu 8 obrażeń. Nie wiem, jak to ma działać, ale okej. Drewniana tarcza, czyli drzewna tarcza na użyciu 6, na przywołaniu 11 i jakieś kolczaste coś, które po prostu na przywołaniu ma 7. Okej, zaraz zobaczymy, jak to działa. A póki co... Okej, czyli tu teraz jest samouczek dla niej. Fajnie, fajnie, bo jak na... wcześniej to była jedna postać bez samouczka. I tak, jeśli kogoś zastanawia, czemu nadal po angielsku, to polska wersja nie działa. Ale tak, w każdej turze Toad dobiera 3 rzeźby. A przyciągnie je do swojego plecaka, by je przyzwać. Okej. I grzebie w plecaczku, patrzy na mapkę. No i tak. Niektóre rzeźby mogą być użyte po tym, jak zostaną przyzwane. I tutaj przywołujemy. Nie, ale do końca rozumiem. A Trisort to nie jest to, co mieliśmy, tylko coś innego. Okej. Za każde wolne pole do prawo. W prawo ten przedmiot dostaje plus 1 obrażeń. Na użycie 6 obrażeń, podstawowe 2, 4 razy Trisort, czyli plus 4, okej. Okay. I w ten sposób przywołanie było darmowe, co jest ważne. Okej, okay. Idziemy. I co dalej? Niektóre rzeźby mają koszt, by ich przywoływać. Pokazuje to już spód karty. Okej. Okej. To wymaga 4. Okej, sprytne, sprytne, fajne, podoba mi się. I przywołane. Używamy, żeby zadać 20. Wygraliśmy. Okej. Teraz czy to jest inne niż było z Pers? I okej, odrzucone rzeźby będą, czy mogą być dobrane jeszcze raz. Wygnane są usuwane do końca bitwy. Okej. Dobierz 2, ten jest odrzucony. Okej. Zadaj 7. Odrzucaj. Pomieszałem kolejność.
Rozumiem, o co chodziło. Ale tak, zepsułem. To mocno zepsułem. Nie sądziłem, że można zepsuć samouczka, a jednak to zrobiłem. Dobra, dajcie chwilę, muszę to zresetować. Dobra, zresetowano, więc teraz jeszcze raz. Tak. Tak. I teraz to, pozwolę to dobrać jeszcze raz i jeszcze raz zaatakować. I dziękuję, wygrano. Wygraliśmy. Jej, i teraz co tu mamy? Aha. Przesuń rzeźby do swojego deku, czyli do swojej talii, żeby je wziąć. Później usuwanie ich będzie kosztować pieniądze. A co to wezmę? To wezmę. Też wezmę, bo czemu nie? A, nie mogę ich zostawić? Dobra, nie mogę, póki co. Szkoda. Bo powiem szczerze, bez tych żołędzi też bym mógł pójść, ale mniejsza. Idziemy z takim ustawieniem, z takim zestawem, no i tak, w tym odcinku, który postaram się, żeby był w miarę krótki, zobaczymy, jak się nim gra w takich ustawieniach i takich opcjach. Zaczynając od czegoś tutaj. Za 1 złota 5 max HP. Nasz zostawimy. Dobra, nie ruszamy. Nie ruszamy, wolę zostawić to na później. I teraz 15 bloków od tej czaszka. Okej, okay, dobra, czyli zmienili trochę ikonki. Tak, przełączmy teraz na nią. I potrzebujemy jeszcze tak, to będą dwa ataki niestety. Smutne trochę. Dobra, to zróbmy jeszcze tak, tak. No i żołądzie też, bo co za różnica. Dobra, ugraliśmy to. O, i dobra, to jest jeszcze kolejna ważna rzecz. Po wyrzuceniu, one zostały tutaj. Po przywołaniu, więc to nie ma tak łatwo, że ten, że po prostu one od razu znikają. Znikają tylko wtedy, kiedy mam coś sobie usuwa. Dobra, warto wiedzieć. Nawet bardzo warto. Bo no, tłumaczę to wprost, jakie będą tutaj ewentualnie problemy. I dobra, rozszerzenie plecaka o 4, to na razie zróbmy może tak i tak. Nie wiem czemu tak zdecydowałem, ale niech będzie. I możemy brać normalne przedmioty, z tego co widzę. Też tu zrobię. Ale poza tym możemy brać, z tego co widzę, jeszcze... Jak to się nazywa? Właśnie rzeźby ze zwykłych wyborów. Okej, to wezmę ostrego patyka. I tak, mamy złoto, więc teraz od razu pójdę tutaj. I niestety więcej nie można, szkoda. Liczyłem, że będzie można tego nadużywać, ale jak nie można, to nie można. I dobra, teraz sytuacja jest trochę bardziej nieciekawa, bo mamy pszczołę, którą jeśli pokonam, to on ucieknie. A nie chcę, żeby uciekał, więc tak, to postawimy tutaj. Ja bym zachodził w ogóle z tymi zielonymi polami. Bo nie do końca rozumiem. A dobra, mniejsza, to możemy tutaj póki co i... żołądzia gdziekolwiek. I tak wstrzymam obrażenia niestety. Więc trzeba będzie użyć drinku. O, slow co robi? A, zmniejszy ilość bloków. To nie jest aż tak źle. Ja chcę tego użyć. Tak, chcę tego użyć. I nie jestem może najmądrzejszy. Czy mogę zostawić jednak sobie na później tego drinka. Ale mniejsza. Rzucamy to. I broń się ulepszyła. Tak, ulepszyła. Dobra, dobra. Podoba mi się to. Aha, dobra, wiesz co, chyba już rozumiem. Patrzcie, jest zielone pole. Na zielonym pewnie mogę tylko te moje rzeźby rozstawiać. Okej. Dobra, to w takim wypadku tak zrobimy tutaj na tarczę. I jeszcze tak tutaj. Dobra.
jeśli to jest to, co brawo dla mnie, to rozumiem. Tak iluzoryczne pola mogą trzymać tylko rzeźby. Brawo, ja wymyśliłem to. Jestem geniuszem. Nie, no tak na poważnie to wiem, że to żaden... Jakby to najlepiej powiedzieć, żadne odkrycie. Ale tak, musimy to lepiej przygotować. Mana Stone'a nie chcę, to wezmę tak, tak. Czy tutaj było, to chcę. Mieczyk tam będę stawiał, tutaj będziemy gałąź rzucać. A dobra, Mana Stone'a można zostawić. Coś jeszcze tutaj potrzeba? Nie. Nie. Nope. To by się mogło przydać, ale miejsca nie mam. I chyba jeszcze koszula jest? Tak, koszula jest prawidłowo, więc super. No to idziemy tutaj i... Co chodzi? Vision of Danger. Okej. Nie rozumiem, ale... Przypomina mi jednego z bossów, to... Może to jest takie po prostu... Sposób, w jaki gra może nam pokazać, patrz, będziesz z tym walczył. Tak, teraz wiem, że zrobiłem też delikatnego błąda, powinienem jego atakować, ale... Stwierdzam, że nie ma sensu też tak bardzo optymalnie, super grać i przedłużyć każdej bitwy. Skoro, no, nie okłamujmy się, ja to robię tylko, żeby wam pokazać co, jak, gdzie i kiedy. Nie po to, żeby robić tutaj wielki poradnik optymalizacji, czy żeby przechodzić tą grę od razu. Chcę po prostu zobaczyć, jak zmienili postać. Tyle w temacie. Przyda się, bardzo mi się podoba. To jest tak. T. Perfectly balanced, oczywiście. Tak. Uwielbiam to nawiązanie. I to dodatkowo podwójnie, będziemy dosyć żelbie gościa, to jeszcze... A, jak to się nazywa? Jeszcze dzięki niemu poznałem grę, tak bardziej, ale mniejsza. Może przez to wszystko i... Okej. Okay. Za 15 mogę dodać 1 trucizn do broni, za 10 2 bloku do tarczy, za 20 2 bloku do tarczy, znaczy 2 kolce do tarczy. O, nie stać mnie. Nie stać mnie, niestety. A tak, to bym szczerze z przyjemnością to przyjął. I... Boastful Spellsword? Takiego przeciwnika jeszcze nie spotkałem. Okej. Okay. Nie wiem, czy jest to koniecznie potrzebne, ale użyję tego dla wszelkiego takiego spokoju. Żeby nie było. I teraz tak, to tutaj. Wystarczy bloku, dobra, to mogę tak, tak. Drodzy, tak. I z ostatnim energię uderzymy gościa. A, nawet nie musiałem się tym przyjmować, miałem dwa uniki przecież. Tak. 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 I dobra, dobra, dobra. Zostało piękne. Dużo miejsca to zajmuje. Nie mam za bardzo niczego do usuwania. Nie jednak. Oj, szkoda, że to nie jest iluzoryczne, że to jest iluzoryczne. Będę się tu ulepszyć na normalne w takim wypadku. Ale tak, innych rzeczy na razie nie bierzemy, bo nie czuję potrzeby. Zawalczmy jeszcze tutaj. Nie jest idealne, ale... Niech będzie tak, to tak. I... Zawsze 4 bloki. To się zostawię, potem można zarzucić, kiedy się zechce. Warto o tym pamiętać. Tak, nie, ma 13 bloków w następnej rundzie. Na to nie mamy miejsca, niestety. Zrobię tak. I na spokojnie czekamy, aż trafi nam się nasz mieczyk. Okej, jest miecz. Super. Bany. Gałąź. I dobra, tym razem powiedzmy, żeby to optymalniejszy i prawie, że wykończę tego gościa. Przytrzymując przy okazji wielkie obrażenia, bo nie myślałem dokładnie nad tym wszystkim.
I tak, tak pierścionek, fajnie, za darmo po prostu. Można go sobie przygotować na kiedy indziej, a można go od razu używać, podoba mi się. I w sumie nie mam nic więcej do dodania na ten temat, więc no, mniej więcej widzicie, jak teraz wygląda. Out. Więc tak, ja ale wtedy różyczki nie będę kruszyć. Dobra, tak to zrobimy. Teraz tak, tutaj będziemy mieć miecza. Tu będzie różyczka wchodzić. Sztylecik jak działa. Okej, okay, czyli sztylecik działa też tak normalnie. Wezmę co? Wezmę co? Kolejnego miecza nie trzeba moim zdaniem. Dobra, możemy iść w takim ustawieniu. I teraz tak. Skrzynka, która ma w sobie nowe skarby i... Dobra, to znamy. Już jedno mamy, więc mi chyba nie potrzeba. Okej. Okay. Czy potrzeba, raczej nie. Tutaj powiedzmy, że mógłbym sobie wziąć jeszcze więcej sztylecików. I no, tu jeszcze był jakiś większy taki, ale... Bo ciekawe, co oznacza piercing? Ciężko mi teraz stwierdzić, ale... Przeżyję bez tego. Było i tak za dusze. Na mój gust. Więc idziemy, walczymy i... Pierwsza runda. Jest mieczek tylko. Czy ja chcę go użyć? Chyba zagrajmy nieoptymalnie. Byleby szybciej to zakończyć. Tak, tak, tak. Super. Minus 7 życia. I żeby było jasne, powtórzę to jeszcze raz na wypadek, gdyby ktoś tego nie zasłyszał wcześniej i nie rozumiał. Ja wiem, że gram nieoptymalnie. Tutaj. Że powinienem to znacznie lepiej rozgrywać i tak dalej, ale ja to gram tylko teraz na szybko dla poglądu, żebyście razem ze mną mogli zobaczyć zmiany tej oto postaci. Co dalej, co później, co się kiedy indziej przekonamy. O. Okej, okay. Ten hełm teraz się stał po prostu zwykłym hełmem. Fajnie. A tutaj Green Candle? Usuwanie, co się przyda. Hełma nie biorę. Pusty kufel zawsze wezmę. Przynajmniej będę mógł rzucić się we wroga od razu. I na tym zakończymy póki co to spotkanie. Jeszcze pójdziemy do tego wroga, tam jest skrzynka. Może też coś będzie i... Wspaniały start, muszę przyznać. Gorzej tylko, że tak... Albo padniemy, albo prawie padniemy. Ciężko mi dokładnie ocenić. Prawie. Na jednym punkcie życia. Cóż. Ciężko będzie w takim razie bossa pokonać. Ale no. Pogląd idealny, jeśli chodzi o sposób grania tą postacią. O, Trisort. Ciężko będzie go teraz wziąć. Ale tak, ogólnie fajna rzecz. Z tych też nie mam na to miejsca. Fajne. Chociaż nie mamy miejsca na to. Nie, nie będę brał niczego. Zobaczmy po prostu, jakie tu mamy skarby. Okej. Okay, okej. Okay. Żeby to postawić, trzeba zapłacić monetę. Zawsze więcej żołądzi z przyjemnością przyjmę. A tego nie biorę. Jak mówiłem, ja się nie przejmuję wynikiem tym tutaj teraz. To wszystko jest jakieś na testy i tak. Dreaming Buckler. Na użyciu 4 bloku. I się wyrzuca. I tak, jeśli przywołujemy jakieś inne, to... Okej, jest drogie w postawieniu. Ale można to naładować później, żeby to dobrze przygotowało. Za każde... Puste pole w tej kolumnie. Dobra, to jest takie typowe. Ze wszystkich rzeczy chyba najchętniej bym wziął takie. A nie, nie stać mi już. Szkoda. Ale dobrze, wzięliśmy jedną przydatną rzecz. Idziemy głębiej. I... O, może przejdziemy kryptę, może nie przejdziemy krypty.
Ale jak tylko padniemy, to na tym zakończę spotkanie, bo szczerze mówiąc nie czuję, żeby było to potrzebne bardziej i... No i przegraliśmy. Niestety. Kończyło się to szybciej niż myślałem. Głównie przez to, że nie myślę. Przez inne głupoty. Ale tak. Przegraliśmy. Odcinek będzie dosyć krótki. Jak na moje standardy, ale tak mi to wystarczy. I cóż, jeśli chodzi o Backpack Hero. Kiedy? Teraz jak właśnie będzie wkraczał w Early Accessa. W to się plącze. Prawdopodobnie można spodziewać większej ilości update'ów, różnych rzeczy. No wie. Może nawet zobaczymy, czy nie pozmieniało się coś z tymi postaciami. I jeśli będę miał jakiś taki luźniejszy dzień, będę miał większą wenę czy ochotę, albo będę chciał zobaczyć te właśnie takie jakieś dziwne challenge'e, to czemu nie? Może się to zobaczy. To jest small pause? Jump pause? Okej. Okay. Okej, okay, jakiś taki inny challenge. Ciekawe, czy on też może być taki? Nie, patrzcie, to... To inne. Okej. Okay. Ale tak jak mówiłem, tym wszystkim zajmiemy się kiedy indziej. Więc na tym kończę. Dziękuję wam bardzo, no i trzymajcie się. Hey, hey.